Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w obiecanym filmie na temat najlepszych filtrów przeciwsłonecznych, którymi możecie smarować swoje tatuaże. I w sumie nie tylko, bo ochrona przeciwsłoneczna jest ważna nie tylko dla osób, które są wydzierane. Chciałabym, aby każdy z Was po obejrzeniu tego filmu był w stanie samodzielnie dobrać sobie kosmetyk, który najbardziej odpowiada jego potrzebom, dlatego pojawi się tutaj trochę teorii. Ale spokojnie, dla niecierpliwych przygotowałam już gotowe przykłady, więc możecie przejść do nich bezpośrednio, przewijając film do tego momentu. Jednak zachęcam Was do obejrzenia całości, ponieważ wydaje mi się, że wiedza, którą Wam tutaj przekazuję, jest naprawdę przydatna i dość istotna. Kosmetyki zawierające filtry przeciwsłoneczne możemy podzielić na trzy kategorie. Kosmetyki z filtrami chemicznymi, kremy z filtrami mineralnymi oraz kremy zawierające mieszankę tych dwóch składników. Być może zetknęliście się już wcześniej z tego rodzaju nazewnictwem, jednak powiedzcie szczerze, czy tak naprawdę ktoś z Was kiedykolwiek zastanawiał się, jaki wpływ mają te składniki na Wasze zdrowie? Że już nie wspomnę o wpływie na kondycję Waszej skóry i wygląd Waszych ciar. Zacznijmy od filtrów chemicznych, zwanych inaczej organicznymi. Ich działanie polega na pochłanianiu szkodliwego promieniowania UVA i UVB oraz późniejszej zamianie na energię cieplną. Niestety, składniki zawarte w tego typu kremach nie są fotostabilne. Oznacza to, że po dłuższej ekspozycji na słońce działanie takich filtrów słabnie i trzeba je ponownie zaaplikować. Ponadto, część tego typu filtrów chemicznych zawiera szkodliwe substancje, które pod wpływem ciepła rozkładają się na naszej skórze i mogą przenikać w jej głąb, powodując alergie, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne, czy wręcz paradoksalnie uwrażliwiając naszą skórę na poparzenia słoneczne. Dlatego właśnie powinniście uważnie czytać składy kremów, które kupujecie i unikać tych, które zawierają oksybenzonę oraz drugi składnik, którego nazwy nie będę próbowała wymówić, bo się ośmieszę i napiszę ją Wam tutaj. Filtry mineralne, czy inaczej filtry nieorganiczne, chronią naszą skórę i nasze tatuaże trochę na zasadzie lustra. To znaczy, że one, w przeciwieństwie do chemicznych, odbijają promieniowanie słoneczne, które dociera do naszej skóry. Ich skład wchodzą najczęściej ditlenek tytanu oraz tlenek cynku. I te dwie substancje są w pełni bezpieczne, nawet dla największych wrażliwców, pod warunkiem, że nie dostaną się bezpośrednio do płuc. Jednak odnoszę wrażenie, że oglądacie ten film, bo chcecie chronić Wasze tatuaże, a nie szukać jakiegoś zamiennika dla substancji psychoaktywnych, więc uznajmy, że są one w pełni bezpieczne. Niestety kwestie czysto estetyczne często sprawiają, że nie lubimy sięgać po kremy z filtrami mineralnymi ze względu na to, że pozostawiają one na skórze taką białą, dość niefajną powłokę. Całe szczęście coraz więcej marek udoskonala swoje formuły, sprawiając, że kosmetyki jednocześnie zachowują swoją fotostabilność, a my nie wyglądamy, jakbyśmy właśnie wysmarowali się śmietaną. I tutaj, na koniec tej teoretycznej części, warto byłoby zadać sobie pytanie, czy jest sens stosowania mieszanek filtrów chemicznych i mineralnych, skoro tak na logikę ich działanie wzajemnie się wyklucza. Moja odpowiedź brzmi tak. Zawsze lepiej jest czymkolwiek posmarować skórę, niż wystawiać się na ekspozycję słoneczną bez jakiejkolwiek ochrony. Poza tym, jeżeli odstrasza Was cena niektórych produktów z filtrami mineralnymi, to mieszanki są znacznie bardziej przyjazne dla Waszego portfela. A zawartość filtrów mineralnych w niektórych z nich może być naprawdę wysoka. Wbrew pozorom, w tym zestawieniu nie znajdziecie zbyt wielu kremów przeznaczonych stricte do pielęgnacji tatuaży, ponieważ ku mojemu zdziwieniu, kiedy robiłam taki mały, prywatny research,
To odkryłam, że większość z nich zawiera po prostu te szkodliwe substancje, o których wspominałam wcześniej, a takich produktów nie zamierzam Wam polecać. W każdym razie warte uwagi są Avène Haute Protection Cream SPF 50, filtr w pełni mineralny, Balm Tattoo, krem z filtrem 50+, jest to mieszanka, ale z bardzo fajnym składem. Ponadto, jeżeli zależy Wam na bardzo wysokiej ochronie SPF, to Balm Tattoo ma udokumentowaną ochronę na poziomie filtra 75, więc chyba nie ma nic mocniejszego na rynku. Bioderma Photoderm Mineral Spray SPF 50+. I to też jest filtr mineralny. Dax Sun Dermaline, hipoalergiczna emulsja do opalania z filtrem 50+. I tutaj też mamy do czynienia z mieszanką. Dermedic Baby Sunbella SPF 50 i tutaj mamy do czynienia z filtrem czysto chemicznym, ale z nie najgorszym składem, więc mogę Wam go polecić. H2 Ocean Sea Life SPF 45 i tutaj też mamy do czynienia z produktem przeznaczonym stricte do pielęgnacji tatuaży, jednak ten niższy współczynnik ochrony producent zastąpił całkiem fajnym składem. La Roche-Posay SPF 50+, Helios Sun Intolerance i to jest mieszanka. I na sam koniec Vichy Ideal Soleil SPF 50+, mleczko do twarzy i ciała i tutaj też jest to mieszanka filtrów. Starałam się tak dobrać produkty, aby ich dostępność nie była dla Was przeszkodą i abyście mogli znaleźć je w najbliższej drogerii lub aptece. Na sam koniec mam do Was jeszcze taką maleńką prośbę. Jeżeli uważacie, że ten film był przydatny i dzięki niemu nauczyliście się czegoś nowego, to udostępnijcie go dalej swoim znajomym. Niech więcej osób na nim skorzysta. A ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za uwagę i za aktywność pod wszystkimi moimi filmami. Zapewniam, że każdy komentarz czytam, zresztą staram się zawsze odpowiedzieć. Więc co? Życzę Wam miłej majówki i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa!